Witamy na kolejnym podcaście 8a i 8Akademii.pl. Dzisiaj po raz kolejny gościmy Łukasza Supergana. Cześć, dzień dobry. Łukasza znacie już z poprzednich podcastów, znacie z artykułów na 8Akademii. Być może z Facebooka, być może ze szkoleń, festiwali. Łukasz dosyć aktywny jest. Dla tych, którzy jeszcze Łukasza nie znają, Łukasz specjalizuje się w szlakach długodystansowych. Nie tylko, ale to tak ostatnio, ostatnio, głównie tym. Dzisiejsza wizyta Łukasza jest z okazji przejścia polskich gór z zachodu na wschód, Sudety, Karpaty, nasze 1100 km, bez kilku kilometrów, w 48 dni i 16 godzin. Dobrze panie. Tak. Y Łukasz nie znał pytań przed, przed przyjściem do nas, ale zgraliśmy się, ponieważ pierwsze pytanie, jakie ja do Ciebie miałem, to o buty, a Ty akurat przyniosłeś buty i je tutaj postawiłeś. Tak. Te buty zakupiłeś w, w drodze, jak tak powiem, na miejsce startu, wpadłeś do nas do sklepu i je kupiłeś, no i myśmy dali relację z tych, Twojej wizyty w sklepie na Facebooku, no i były komentarze, że jasne, że Łukasz, Łukasz kupił sobie buty i od razu poszedł na 1000 na, na kilometrów szlak bez, bez rozchodzenia butów. No więc czy buty cię obdarły, czy, czy było w skoku? Nie, właśnie, kompletnie nie. No to jest śmieszne, dlatego że jakby ja popełniłem takie ryzyko. Ja nigdy nie poradziłbym nikomu, żeby brał nowe buty na szlak. Bo prawdopodobnie no przynajmniej duża, duża część osób wróciłaby z obtarciami. A ja jakoś zaufałem swojej intuicji, i ch... chyba w zasadzie tyle. Doszedłem do wniosku, że może przez jeden czy dwa dni <laughs> będę miał jakieś obtarcia czy coś takiego, a potem to już się ułożymy. Okazało się, że nic się nie stało. Też wybrałem buty mniej więcej pół rozmiaru większe niż zwykle noszę, tak nie wiem, po mieście. Ale no w dużej mierze to była kwestia takiego trochę szczęścia, ale też i zaufania sobie. No i rzeczywiście się udało. Może jest to kwestia stóp, bo mnie tak naprawdę buty też chyba nigdy nie obdarły. Nie z takich plastikowych skorupy może jak pamiętasz, kiedyś jakie jeszcze były e, do wspinania się używało, takich plastikowych, to one mnie obdarły i z czasem i turowe jak mam nowe, na to muszę muszą się dopasować. E, natomiast natomiast takie wysokie buty, to, to też nigdy żadnych problemów nie miałem. Powiedz mi, bo buty to jest taki sprzęt, który jest dosyć ważny na szlaku, ty, wybierając się zimą na szlak, wiedziałeś dobrze, że będziesz miał różne warunki, tak? No i, no i trafiłeś na taką fajną zimę. Bo pocz na początku był lekki śnieg, później tego śniegu mocno przysypało, mrozy sięgały do minus 20, więc potem miałeś odwilż, więc miałeś tak naprawdę całą gamę e, pogody. Czy te buty się sprawdziły, czy przemokły? Mm, I sprawdziły i przemokły. Znaczy, sprawdziły się znakomicie, natomiast buty przemokły. Znaczy, w momencie, kiedy szedłem na starcie, wyprawy na starcie, pierwsze trzy tygodnie, więc to była już to no, może niecała połowa, ale dopóki szedłem przez sudety, wszystko było super i pomimo bardzo różnorodnych warunków nie musiałem w ogóle o nie dbać. Natomiast gdzieś tak po miesiącu ta fabryczna impregnacja zaczęła powoli schodzić, <laughs> no i w tym momencie musiałem zacząć te buty po prostu impregnować, woskować. Jakby tu pomaga fakt, że one są akurat ze skóry licowej, więc ta pielęgnacja była po prostu banalnie prosta. Żadnych tam wyszukanych środków, po prostu wosk i nie przyjmuje się niczym. No i to w zasadzie to w zasadzie jedno. Natomiast druga rzecz, no te warunki, o których wspomniałeś, jakby idąc na, wyobrażałem sobie, że to może potrwać nawet dwa miesiące, więc idąc w polskie góry na dwa miesiące, w zasadzie od razu wiesz, że warunki będą bardzo różnorodne. Pytanie tylko jakie i kiedy. Wiadomo, że będą mrozy, wiadomo, że będą odwilże, że trafisz na jakąś chlapę, na bardzo silny mróz, na oblodzone szlaki i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie w jakiej kolejności. Oczywiście nie przewidzisz tego z góry, więc musisz być gotowy na niewiadomą, ale też musisz być gotowy, że przez te dwa miesiące będziesz mieć wszystko. Tylko teraz pytanie w jakiej kolejności i kiedy. No więc po prostu szedłem będąc gotowym. Jeżeli pytasz czy przemokły, no tak, w jakimś takim... Być może w najłatwiejszym odcinku całego tego szlaku, na, na podchalu w zasadzie, wpadłem z nimi do strumienia. I przez dwie doby szedłem w kompletnie mokrych od środka butach, no bo wpadając do strumienia woda po prostu wlała mi się do środka, więc nie było opcji wysuszenia po drodze, dopiero dwie doby później. No ale prawdę mówiąc, czymś takim też się liczyłem na starcie. Y jaki dystans robiłeś dziennie? No, łatwo policzyć, tak? Tym, bo może w miarę, ale to, czy on sięgał tam około 20 paru kilometrów, średnia. Tak, Tak. ta średnia ale... wyszła chyba 28. Teraz tak na szybko, no tak, 1100 przez niecałe 50 dni. Teraz oczywiście musiałbym odjąć dwa dni regeneracji. Musiałbym też odjąć na przykład jeden taki cały dzień, poświęcony w zasadzie w całości na zdjęcia i filmowanie. Jakieś pół dnia dodatkowego odpoczynku w połowie. No, ale gdyby liczyć te odpoczynki jako całość, to te 20 parę dziennie. Przy czym to oczywiście jest przeciętna, bo zdarzyły się dni, kiedy robiłem po 15 km, na przykład w Beskidzie Niskim. To może być zaskoczenie, bo Beskid Niski to takie, no właśnie, niskie góry, natomiast one są bardzo rozległe. Ja szedłem tam szlakiem granicznym, czy ten czasami nazywa się go karpackim, który prowadzi granicą i on jest bardzo oddalony od miejscowości, od takich uczęszczanych ścieżek, więc tam był najtrudniejszy moment na całym, na całym tym przejściu. Bo było, było nieprzytarte. Bo było nieprzytarte i jednocześnie był potężny opad śniegu parę dni wcześniej. No i tam robiłem po na przykład 15-17 kilometrów i byłem wepruty, podczas gdy na przykład w Sudetach, gdzieś tam w Kotlinie Kłodzkiej 30 kilometrów nie było jakimś Przesadnie wielkim osiągnięciem. Maksimum to było 60, tylko że to było praktycznie wyłącznie asfaltem, na tym takim dziwnym terenie, który jest no to jest Śląsko-Polski, łamany na górny Śląsk między Sudetami i Karpatami. Więc ten rozstrzał jest bardzo duży, ale ta przeciętna zimowa rzeczywiście oscylowała wokół 25, myślę. Powiedzmy, jakie było główne założenie przejścia, takie zasady? No, i, I jeżeli chodzi o wybór szlaków, i korzystania. Z jakby z pomocy innych, czy, czy schronisk? Czy, czy to miała być taka wyprawa zupełnie bez. bez znaczy z ominięciem wszelkich cywilizacji? Czy, czy, czy z, miałeś z, z góry zaplanowane, że w nie wchodzisz do schronisk, nocujesz w schroniska mhm. itp.? Wiesz, co parę osób pytało o taki, można powiedzieć, styl, w jakim to było robione. I trochę mnie to rozbawiło, a trochę zdziwiło, bo ja w ogóle nie przywiązywałem do tego stylu żadnej wagi. Oczywiście pierwszą zasadą było to, że idę pieszo i rzeczywiście każdy kilometr pokonuję piechotą, natomiast cała reszta to były takie trochę wszystkie chwyty dozwolone. To znaczy nie miałem takiego parcia, jak miałbym we wspinaczce, czy, czy na jakiejś drodze alpejskiej, czy na wiem w Himalajach. Że trzymamy się jakiejś tam czystości stylu, czyli nie wiem, zero poręczówek czy tlenu. Chociaż wiele osób pytało, czy robiłem to przejście z tlenem. Ostatnio to dosyć modne pytanie. I stragarzem. I stragarzem. Natomiast powiedziałem sobie, że chcę. Z jednej strony, chciałem wypróbować pewne rzeczy, takie związane z logistyką zobaczyć jak działają, a z drugiej strony okazało się, że to działanie bez wsparcia byłoby bez sensu i powód był bardzo prosty. Okazało się, że nawet nie wiedząc o tym mam w górach całkiem sporo znajomych i to rozsianych dosyć tak śmiesznie bardzo dużo w Kotlinie Kłodzkiej, trochę w Beskidzie Śląskim i Żywieckim i tak dalej, i tak I regularnie zdarzało się, że Ktoś odzywał się do mnie i zapraszał mnie do siebie. I w tym momencie, no, jakby nie będę odganiać kijem e, moich własnych znajomych, którzy chcą, żebym zatrzymał się u nich. Więc po prostu traktowałem tą wycieczkę na luzie, e, jako, jako po prostu frajdę, a nie okazji do bicia rekordów czy poprawiania jakiegoś stylu. Więc jeżeli ktoś zwraca na no to uwagę, to oczywiście może ten styl poprawić. E, inną sprawą było to, że miałem depozyty. I to było dosyć ważne. Było bardzo pomocne, bo mogłem na całej praktycznie trasie. Korzystać z naprawdę dobrego jedzenia, takiego wysokokalorycznego, skondensowanego. I oczywiście te depozyty nie zapewniały mi 100% zapotrzebowania, ale na przykład raz na tydzień zgarniałem taką niewielką paczkę czekającą na mnie w jakimś zaprzyjaźnionym schronisku. W tej paczce miałem podstawowe, na przykład śniadania, kolacje i jakieś tam przekąski, ale musiałem to uzupełniać y, czymś w trasie. Więc jeżeli w ciągu tygodnia potrzebuję, no załóżmy 7 kg na cały tydzień jedzenia to w takiej paszce czekały ze 4, a ja dodatkowe 3 lub cztery dokupowałem po drodze, no bo nie byłbym w stanie dźwigać całości przez tydzień. Zresztą nie miałoby to sensu, jesteśmy w Polsce, a nie gdzieś, gdzieś na pustyni. Więc jakby to jeżeli chodzi o styl, którego w zasadzie nie było, bo nie przywiązywałem do niego wagi. Natomiast było dla mnie taką ciekawą, takim ciekawym eksperymentem, sprawdzenie jak działa ten system depozytów, czy to w ogóle zadziała. Sprawdzenie, jak w tym dziwnym pandemicznym okresie dam radę nocować pod dachem. Owsz owszem, dało się, również w schroniskach, co, było, co było, wymagało trochę kombinowania, ale dało się. Natomiast no, mniej więcej, trzy czwarte noclegów wypadało myślę, że nawet więcej, ponad 3-4, wypadało w terenie. Albo pod tarpem, albo w jakichś schronach wiatach tego typu miejscach. A szlak, wybierałeś szlak, nie wiem, żeby iść ściśle granicą, na przykład? Czy, czy, czy raczej było to dla ciebie obojętne i jak, naj, jak najkrócej? To było, nie, właśnie nie było jak najkrócej, bo robiłem takie czasami dziwne pętle a typu pętla dookoła Kotliny Kłodzkiej, czy pętla dookoła Podhala. I założenie było takie, żeby wziąć z polskich szlaków kilka takich długodystansowych, nazwijmy to. Od 200 do ponad 400 kilometrów i połączyć je w pewną całość. Ja, na przykład, nigdy w całości nie przeszedłem głównego szlaku Sudeckiego. Zawsze gdzieś tam brakowało mi jakichś drobnych kawałków w małych masywach i powiedziałem sobie, że ta zima będzie fajnym momentem. Zrobię to rzeczywiście od kropki do kropki. Całość 444 km GSS i rzeczywiście to, to wyszło. Natomiast w polskich Beskidach miałem jakby większą taką dowolność. Tam też wprowadzałem jakieś modyfikacje. Natomiast starałem się też połączyć kilka takich szlaków. No był główny beskidzki oczywiście, ale główny beskidzki już tam kiedyś latem robiłem, więc on mnie tak bardzo nie interesował. Dużo bardziej interesował mnie ten niebieski szlak graniczny, który mamy wzdłuż granicy ze Słowacją Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Chciałem go przejść na takim dosyć dużym odcinku i okazało się takim mocnym przeżyciem. Dodatkowo czerwony szlak, który kiedyś pokazał mi Janusz Gołąb. On prowadzi przez Podhale, Spisz, w Pieninę. Nie jest długi, ale jest odcinkami bardzo malowniczy. Niebieski szlak długodystansowy, który prowadzi fragmentem Pienin i Małych Pienin. I jakby wybierałem czasami takie drobne fragmenty tych długodystansowych, ale także połączyć je w jakąś taką trochę mozaikę. Bo tak naprawdę wziąłem kilka takich szlaków, Pokleiłem je jakimiś łącznikami i to było to. Więc mogę powiedzieć, że tak trochę dla własnej ciekawości i trochę satysfakcji gdzieś tam pozaliczałem powiedzmy 5 czy 6 takich rzeczywiście długodystansowych. Oczywiście nie w całości. Czasami wybierając tylko drobne odcinki z nich. Ale właśnie zależało mi na zobaczeniu ich, ale z drugiej strony na pokazaniu trochę tych szlaków ludziom, którzy czytali moje relacje. Bo niektóre z nich, na przykład ten czerwony idący przez Podhale, są no, stosunkowo mało znane. Ja to akurat była fajna okazja, również dla mnie, żeby je po prostu trochę poeksplorować, bo są czasami na uboczu. Mówiłeś, że spałeś w, głównie w terenie. To jakie to były miejsca? Wybierałeś, szukałeś wiat, czy po prostu w terenie, gdzieś w lesie? Jedno i drugie. A jeżeli miałem taką możliwość, to były to oczywiście wiaty, bo nawet kiepska wiata czy szałas będzie lepszym schronieniem niż, niż płachta, którą masz. Ale czasami takiej opcji w ogóle nie było, bo na przykład na długim odcinku przez las nie było żadnego schronienia, <laughs> nawet najmniejszego zadaszenia. I wtedy wybierałem tarp. I jakby może to wydawać dziwne, że bierzesz tarp, który tak naprawdę jest kawałkiem materiału na zimę, gdzie może zacinać śniegiem, może ci zawiać wszystko, cały bagaż, cały, całe twoje posłanie niejako. Śniegiem, ale nauczony doświadczeniem poprzednich zimowych wędrówek, wiedziałem, że mm, jestem w stanie to zrobić, a jednocześnie tarp daje no, jednak szaloną y, oszczędność na wadze, gdzie namiot waży powiedzmy półtora kg, taki, w którym mogą spać zimą, natomiast y, no, ten tarp, który miałem, ważył 350 gramów. I oczywiście oznacza to też oszczędność samego miejsca, czyli objętości w plecaku. I zdarzały się oczywiście takie cięższe noce, kiedy budziłem się ośnieżony, w sensie śpiwór był trochę przypruszony, ale odrobina wprawy i byłem w stanie tak rozłożyć ten tarp, opuszczając go czasami ku ziemi, osłaniając się naokoło, że był całkiem niezłym schronieniem zimą. A w większości wypadków, kiedy byłem w lesie i kiedy wiatr był niewielki, był idealny. Natomiast jeżeli mogłem, wybierałem takie schronienia, właśnie wiaty, schrony tego typu miejsca. Jesteś znany z, jako wielbiciel tarpa. I naprawdę tego kilograma nie dołożyłbyś, nie miałbyś większego komfortu w namiocie? Czy zmieniłbyś na przykład, te, gdybyś jeszcze raz szedł? Nie, Gdybym, znaczy podjąłbym tą samą decyzję, natomiast z drobną poprawką, gdybyś, jeżeli pytasz mnie o powtórzenie tego samego szlaku czy podobnego, czyli generalnie polskie góry, to wziąłbym znowu tak. Może coś tam zmieniłbym, jeżeli chodzi o matę, na której spałem, ale też minimalnie, to były jakieś minimalne poprawki. Ale trzeba pamiętać, że moje noclegi w 99% czy coś takiego wypadały poniżej granicy lasu. To oznacza, że byłem chroniony drzewami przed silnym wiatrem. Natomiast gdybym podobny szlak miał powtórzyć, załóżmy, w górach wysokich, powyżej granicy lasu, albo w terenach niezalesionych, typu Skandynawia, Arktyka, żeby bezwzględnie namiot. A w miejscu, gdzie na przykład wiatr mógłby się rozpędzić, a ja nie znalazłbym żadnej osłony, już nie wybrałem tarpu. A to był na przykład powód, dla którego na Islandię brałem dobry, pełnowymiarowy namiot. I co więcej, w takie miejsca nawet latem, latem na, na letnim trawersie Islandii też miałem namiot. I w tej chwili też bym to powtórzył. A jak radziłeś sobie z wilgocią? Y czy, czy to śpiwór, tak? który, który z każdą nocą staje się y, bardziej wilgotny? O butach, których też, też mówiłeś, no, skarpetki trzeba gdzieś suszyć. Y, no, Bielizna to jeszcze tam się jakoś wy, wy, wysuszy. Przez, y, w, cza w, czasie, w czasie chodzenia ona jakoś tam będzie oddawała. Y, i to, no, i jak, jak z tym sobie radziłeś? To jest, no, to jest taki, można powiedzieć, to jest trochę sztuka, którą której cały czas nie doprowadziłem do perfekcji, ale jakoś to się udawało na bazie poprzednich też doświadczeń. Ja pamiętam moje nieudane przejście Karpat Ukraińskich, gdzie zrezygnowałem chyba po trzecim dniu, tak potężny był opad śniegu, gdzie po znalezieniu pierwszego schronienia pod dachem ze zdumieniem zobaczyłem, jak ciężka jest moja puchówka. Ten śpiwór, którym spałem był chyba o pół kilo cięższy. I to oczywiście była cała ta wilgoć, którą wyparowałem. Ja cieszyłem się, bo wstawałem rano i moje ciuchy były suche i wszystko było super, ale nie wziąłem pod uwagę, że ta wilgoć gdzieś jednak się zbiera i to w śpiworze. W tym przypadku zastosowałem i w butach, i w śpiworze tą samą filozofię. Ona jest dosyć mało rozpowszechniona wśród polskich turystów, natomiast na długich dystansach zimą jest moim zdaniem kluczowa i to jest izolacja nie przepuszczająca pary wodnej. Mówi się to Vapor Barrier Liner, czy, czy VBL, czy VBL z angielskiego. Natomiast polega to, no, filozofia jest bardzo prosta i też stosują ją Himalaiści. Polega to na tym, że Twoje ciało odizolowujesz od puchu albo od buta, który może namoknąć Twoją własną wilgocią, jakąś nieprzypuszczalną powłoką. W takim najbardziej prostym systemie używasz do tego zwykłej folii. I to rzeczywiście tak robiłem. Na przykład w sudetach, kiedy jeszcze szło się dosyć komfortowo i moje buty w zasadzie zostawały suche, nie wiem do końca na czym to polegało, jakiś ten początek był łatwiejszy, szedłem tak po prostu. cienkie skarpetki, wełniane, grube skarpetki, but, i to był cały system. W sudetach pomagało mi też to, że tam częściej spałem pod dachem, ale już w Beskidach, gdzie na przykład cały tydzień byłem poza cywilizacją, okazało się, że ta wilgość powoli się zbiera i w butach i w śpiworze, I nawet kiedy idę i pilnuję tego, żeby się nie zapocić tutaj, to jednak nad butami nie masz kontroli, nie masz kontroli nad tym, jak pocisz się, kiedy śpisz. I w tej sytuacji rozwiązaniem było wejście do, zanim w ogóle wszedłem do śpiwora, wchodziłem do takiej nieprzepuszczalnej płachty. Ona mogła być wykonana na przykład z silnylonu w moim przypadku, ale może to być zwykły taki foliowy koc ratunkowy, taka nrc ta w formie koperty, no i wygląda to dziwnie, bo najpierw wchodzisz do nrc a potem wpełzasz do tego puchowego śpiwora. No i jest to... Pierwszy moment jest taki, taki... Coś tu nie gra, bo ślizgasz się tam w środku, słyszysz ten szelest, ale bardzo szybko do tego przywykłem i zobaczyłem, że co prawda moje ubranie po takiej nocy jest lekko wilgotne, ale po pierwsze bardzo łatwo mogę regulować temperaturę, rozchylając nieco kaptur śpiwora i oddając trochę tej wilgoci i tego ciepła. A po drugie, po sześciu dniach takiej wędrówki moja puchówka jest praktycznie sucha. Nawet jeżeli skumulowała trochę wilgoci, to nieporównywalnie mniej, niż gdybym spał w, w, bez takiej płachty. Bardzo podobnie robiłem z butami, to znaczy pomiędzy skarpetki a but wkładałem po prostu worek foliowy. I oczywiście pod koniec dnia te skarpetki były wilgotne, nawet mocno, ale wnętrze buta było suche. Dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że but potem, jeżeli temperatura jest mocno ujemna, po prostu mógłby zamarznąć jak klocek. I to też powodowało, że w momencie, kiedy te buty były wilgotne, spałem z nimi w śpiworze. Więc jest to takie trochę żonglowanie tymi rzeczami, suszenie ich czasami na sobie. Na przykład wędrując miałem skarpetki tutaj i przez pół dnia suszyłem skarpetki na piersi. Więc tak trochę żonglujesz tymi rzeczami, trochę w śpiworze, a trochę na zewnątrz, a trochę suszysz na sobie. No i okazuje się, że można z tą wilgocią trochę tak powalczyć, nawet bez przesadnego robienia postojów, suszenia tego nad kuchenką i tak dalej. Kiedyś na jakieś szkolenie Bridge Dale'a zaproszono pewnego polarnika i on mówił, że skarpetki suszył nawlekając je na termos. Tak. Że, tak. że To działa. Działa. <tak> może nie tyle na termos, co na bidon, bo bidon się rozgrzeje. No, no, termos, termos gdzieś tam może też no, jakoś, wiesz, no, jakoś oddaje te, te, te ciepło tak. w, w minimalnym stopniu. No. Przyznajesz, że podczas tej wędrówki zażyło mi się to raz czy dwa. Tylko tutaj się przewidzieć chyba. Kluczowa jest yy, yy, wilgotność powietrza. Jak masz suche powietrze i mroźne, no to łatwiej to wszystko wysuszyć to niż. Niż, niż, jak, niż jak idziesz i masz odwilż. To prawda, ale tutaj znowu wrócimy do tego mojego schronienia. Zauważ, że kiedy jesteś zamknięty w czterech ścianach namiotu, który jest może nie hermetyczny, ale jednak szczelny, to dużo łatwiej zgromadzić tam taką, taki stan nasycenia wilgocią niż pod tarpem. Mhm. Co pokazuje, że pod tarpem, i zimą czasami łatwiej jest zachować tą równowagę, jeżeli chodzi o wilgoć i temperaturę, niż pod namiotem. No ale to jakby dosyć specyficzny przykład. Tak, tak myślę jeszcze, że, że on raczej wtedy mówił o termosie, no bo ciężko chyba, gdyby, gdyby, gdyby wlewał płyny do, do bidonu w czasie takiej wyprawy polarnej. Wiesz co, to zależy. Rok temu na trawersie Islandii miałem taki system, oczywiście to mój autorski system, nie każdemu on będzie pasować. Miałem litrowy termos i litrowy bidon, taki klasyczny Nalgene, jak, jak pewnie znasz. I na ten bidon rzeczywiście wieczorem czasami naciągałem jedną albo obydwie skarpety naraz. No i faktycznie w bidonie jest wrzątek. Oczywiście po godzinie na mrozie robi się w nim no powiedzmy 60-70 stopni, ale nagle skarpety są suche. Ja ostatnim patentem, jaki sobie wymyśliłem na zimę, to może takie 250 ml dobiegania są takie tak. bidoniki z Nafita. Ja je sobie mam takie w kieszeniach pochowane w drugiej warstwie. One oczywiście są, jak jest bardzo mroźno, to, to, to one się wychładzają, no ale można je pomieszać choćby z tym, co masz w termosie. Ale czasami, jak jest tak troszeczkę, wiesz, już minus 5 czy minus 7, to jesteś w stanie tu pić podchodząc. Chwalę sobie, bo nie muszę się zatrzymywać, żeby mm -hmm. sięgnąć do czegoś. Dokładnie no. tak. Y na jakim paliwie gotowałeś? Na gazie. Yy, miałeś roz, rozłożone w depozytach yy, też, kar, też kartusze? Nie, nie nosiłeś z całego zapasu na mm. 48 Nie, nie, nie nosiłem. Tym bardziej, że zimą bardzo często było tak, że biwakowałem gdzieś z dala od strumienia, więc musiałem topić śnieg. Oczywiście topisz śnieg, dodajesz do niego troszkę soli czy elektrolitów, żeby no bo to jednak jest woda destylowana de facto. Ale zdobywanie gazu na szlaku byłoby dla mnie strasznie kłopotliwe, bo gaz skończył się po na przykład tygodniu, pięciu dniach. No i w tym momencie musiałbym zjeżdżać z sudetów, no myślę, że do, do Wrocławia chyba aż, żeby znaleźć gaz. Więc rozkładanie gazu w depozytach było wręcz może nawet bardziej kluczowe niż jedzenia. I rzeczywiście w każdym depozycie co mniej więcej 6 dni. To ostatecznie tak mniej więcej wyszły te dystanse. Miałem kartusz gazu. Taka 230, czyli ten średni, wystarczył na między 5 a 7 dni, zależy od warunków czy od ilości topionego śniegu. O tym jedzeniu sobie możemy porozmawiać trochę, ponieważ nie, nie tylko jakby co jadłeś, bo nie chodzi o same patenty, bo każdy też lubi różne rzeczy, tylko Wiem, że zwracasz dużą uwagę, bo ty już też mówiłeś o Islandii, po Islandii, zwracasz na to uwagę, na kaloryczność tego jedzenia i na straty takie energetyczne, które, które się ma przy takich długich dystansach. Tak? Czyli, że czym, czym, czym dłużej idziesz, tym bardziej słabniesz, ponieważ trudno przyjmować tak dużo kalorii. Więc zacznijmy od śniadania. Jak się, jak się budziłeś, co jadłeś? To był taki, można powiedzieć, że to był taki pierwszy eksperyment, dlatego że na tej wędrówce po raz pierwszy zastosowałem nietypowe śniadania. To był rodzaj, nie powiem że białkowej, ale taki bardzo, to były porcje jedzenia w proszku. Bardzo kaloryczne, bardzo zrównoważone, z mnóstwem tych wszystkich składników, które musisz mieć w jedzeniu. I w zasadzie te porcje były dla mnie taką podstawą, bo dawały w zasadzie wszystkie witaminy i minerały, jakie powinienem mieć. I dawały też sporo białka. Dwie takie porcje zapakowano w takie niewielkie torebki, to było 800 kilokalorii, czyli już takie konkretne śniadanie. Łatwość przygotowania tego polegała na tym, że wystarczyło to wymieszać z wodą, trochę jak odżywkę po treningu, którą pijesz po wyjściu z siłowni, czy ze ścianki, czy coś takiego. Więc w momencie, kiedy chciałem przygotować śniadanie, nie było odpalania kuchenki, nie było topienia śniegu itd., tylko ze śpiwora wyciągałem bidon, w którym była. No, nie gorąca, ale ciepła cały czas woda. W takim bidonie powiedzmy miałem litr wody, co było więcej niż potrzebowałem, żeby zalać te, ten proszek de facto. I to było moje śniadanie. Czasami przekąszałem to jakimś jednym czy dwoma batonikami energetycznymi, ale to była taka podstawa na start. I to wystarczyło na powiedzmy pierwsze trzy godziny. Zwijam obóz, zaczynam jeść, robię te pierwsze kilometry, ale po trzech godzinach zaczyna się głód, i wtedy co godzinę, co dwie godziny wrzucałem coś. Batonik, czekolada, czasami jakieś żelki, czasami takie przykąski, które znajdowałem, no wiesz, w, w zwykłym sklepie, niech to mówić, nawet kawałek hałwy, czy, czy nawet jakieś ciastka, coś w tym rodzaju. Generalnie chodziło o to, żeby tych parę paręset kalorii dostarczyć sobie co godzinę. W takim marszu człowiek może spalić swobodnie między 400 a 600 kilokalorii na godzinę. Jak torujesz, albo jak idziesz mocno pod górę, to nawet do 800. Czyli to nie jest mało, to jest półtorej tabliczki czekolady na godzinę. Więc ten deficyt energii w pewnym momencie się pojawia. Oczywiście ty możesz go trochę odbudowywać kolacjami, odbudowywać go w czasie, kiedy masz takie dni odpoczynku, ale to on będzie trochę narastać. No i sztuką jest, żeby nie doprowadzić się do takiego wychudzenia, wyniszczenia. W momencie, kiedy dotarłem na Podhale po Mniej więcej tygodniach zobaczyłem, że ważę 4 kilo mniej. I to nie było tylko to nie był niestety tylko ubytek wagi na zasadzie hura spaliłem tą oponę na brzuchu, dlatego że no nigdy nie palisz 100% tłuszczu, palisz niestety też częściowo swoje mięśnie. I to był taki chyba największy błąd, jaki popełniłem w czasie tej wędrówki, to znaczy miałem dokładnie takie same porcje na początku i na końcu. Takie same porcje czekały na mnie w depozytach. Tymczasem na początku na starcie jadłem dużo mniej. Zawsze tak mam przez pierwsze dwa tygodnie. Natomiast po tych siedmiu tygodniach w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach, gdzie było najtrudniej, najwięcej śniegu, najwięcej torowania, potrzebowałem de facto najwięcej. I tamte porcje okazały się za małe. A ja nie miałem dookoła się w zasadzie, w zasadzie żadnej cywilizacji na tym szlaku przez Beskid Niski, Więc tam trochę się przegłodziłem. Przez trzy, pięć dni miałem taki okres. Hmm. Tak. Ale jakby zostało to bez jakichś gwałtownych skutków, natomiast czułem takie lekkie osłabienie, że nie idę na 100% swojej mocy właśnie przez to. Zobaczyłem, że powinienem był trochę zwiększyć tą podaż kalorii po prostu pod koniec drogi. Hmm. Troszeczkę zmniejszając te racje na początku, może powiększając na końcu, jakoś trochę to różnicując, a ja zrobiłem je dokładnie takie same i to był błąd. Eee, a Myślę, Kolacja. Kolacja to były liofy. I to były dosyć zróżnicowane dania, które dodatkowo wzbogacałem. Czyli mam takiego liofa, który ma 500-600 kcal, a ja jeszcze dorzucam do niego trochę swoich składników. To mogą być jakieś płatki, to może być kasza instant, to może być jakiś makaron instant. Więc w sumie to jest kwestia tego, że no niestety przy moim wzroście i wadze jednak kawał chłopa wymaga odżywienia. Więc kolacja musi mieć te tysiąc kilokalorii. I albo zjadałem dwa liofy naraz, takie dwie zwykłe porcje, albo jednego liofa czymś wzbogaconego. I jeżeli pytasz o kolację, to nigdy mi się to nie zdarza, ale zdarzyło mi się na Islandii zimą i teraz, że na przykład o północy czy o pierwszej w nocy budziłem się głodny, dojadałem, zasypiałem i tak do rana, więc miałem dodatkowy posiłek w środku nocy. No, wiesz co, dwa, dwa liofy to chyba nie jest zaskoczeniem, bo dla mnie, przy, przy, mojej, przy mojej wadze, yy, jeden liof to też jest dla mnie za mało i to, i to latem. Nawet. Po ciężkim bo, dniu ciężki tak, tak, to... No więc tak, w tym przypadku to było... No, trochę czym innym była wędrówka tutaj w Polsce, trochę czym innym na Islandii rok temu, gdzie jeszcze ciągnąłem sanie, ale właśnie ten, te trudne momenty na, na końcu wędrówki przez bez bezkitnięski, bieszczadę, to był ten moment, kiedy naprawdę czułem, że muszę wpakować w siebie. I no, zużycie dzienne, nawet takie, które pokazywał mi zegarek, to było 6000 6 kilokalorii. Nawet jeżeli to było trochę za dużo, to 5000 było takim spokojnym, dziennym zapotrzebowaniem. A masz taki patent, na przykład, że zjadasz liofa plus taki deser lefilizowany, bo one też mają dużo kalorii, tam 400 kalorii to ma, a z zjedzenie takiego podwójnego, podwójnej porcji powiedzmy liofa, to też potrafi zamulić człowieka, a taki, a, a taki deser to już potem na słodko się, się jakoś, jakoś tak mi zawsze dobrze wchodzi. Nie, nie, takiego patentu nie miałem. Zazwyczaj po prostu chodziło mi o może muszę spróbować, ale zazwyczaj to, co jadłem, to była ogromna kolacja. No i to dotychczas mi się sprawdzało. O, właśnie takie 900 tys. kilokalorii na koniec dnia, o, potem kładziemy się do śpiwora no i trawimy to do rana. No właśnie, ja się dziwiłem, że, że te desery też potrafią, potrafią być dosyć kaloryczne. Oczywiście tam, tam jest zupełnie inny inne, inne, inne skład, jest inne, inne, tam inne odżywcze rzeczy, może im brakuje, no ale, ale ra, ratuje gdzieś to kalorie. Czy do, do tego szlaku przygotowałeś jak, jakoś specjalnie kondycyjnie? I... Tak. Przygotowanie do takiego długiego szlaku i też wymagającego to kilka rzeczy. Kondycja, logistyka, no i samo rozpoznanie terenu. To ostatnie było najłatwiejsze, bo chodziłem po szlakach, które w większości znałem. Trochę mniej w Sudetach, ale te beskidzkie w zasadzie, w całości. Jeżeli chodzi o przygotowanie logistyczne, to to była kwestia kilku dni, przemyślenia dokładnie lokalizacji depozytów, kontakt z schroniskami czy osobami, które te depozyty trzymały. No i to na szczęście też było to do, przyjęte ze zrozumieniem w ogóle przez każdego, do kogo, do kogo się odezwałem. No i jakby najdłuższą taką fazą przygotowawczą był trening. Znaczy, ja w ogóle starałem się, staram się być aktywny i bywać w górach możliwie regularnie. Natomiast taka, taka wzmożona faza przygotowawcza to były prawie 4 miesiące. Czyli mniej więcej od połowy września zacząłem intensywniej trenować. To były proste treningi, prowadził mi Karol Henik z Formy na Szczyt, i one niejako symulowały te warunki, w których ja miałem się przemieszczać. Czyli zacząłem od jakichś takich prostych biegów, i to było ciekawe, bo ja jakby na, po wakacjach nie miałem w ogóle formy. I na przykład podbiegnięcie 4 km gdzieś tam po górach było dla mnie po prostu zakwasy, zadyszka, było, było jakąś szaloną trudnością. Natomiast w, w trakcie tych treningów wychodziłem w górę z coraz cięższym plecakiem, zaczynając w zasadzie od zera, a kończąc na 15-16 kg. I takim głównym celem było robienie przewyższeń tak bardzo, jak się dało. To znaczy, nie chodziło o to, żeby mieć wysokie tętno żeby trenować na olbrzymiej intensywności, to miał być trening tlenowy, czyli taki spokojny, przygotowujący też do spokojnego wysiłku, ale długotrwałego. Więc takim przykazaniem Karola było na przykład dzisiaj wychodzisz na 3 godziny, robisz tyle przewyższenia, ile się da, czyli na przykład 1000 albo więcej metrów, ale ze stosunkowo lekkim plecakiem. Po tygodniu odrobinę zwiększamy obciążenie w plecaku i trochę zwiększamy czas i przewyższenie, Koniec końców, niejako od zera doszedłem do tego, że w ciągu takiego dnia treningowego przechodziłem 25 km odległości, półtora kilometra podejść i tyle samo zejść, z plecakiem 12-15 kilo. Więc takie stopniowe, powolne, ale jednak zwiększanie intensywności, to czułem potem podczas tej wędrówki, że to naprawdę, naprawdę było kluczowe. To znaczy ten wysiłek, który robiłem w czasie treningów, potem był. Niejako odtwarzane trochę w wolniejszym tempie, ale jednak codziennie, bez, bez takiej regeneracji, każdego dnia tej wędrówki. Czy podczas tych 48 dni marszu było coś, coś zaskoczyło, na coś się nie przygotowałeś? O, oprócz braku impregnatu do butów. Były. Znaczy, wiesz, każda taka, każde takie wyjście jest pewnego rodzaju nauką. A parę osób pytało mnie, a czy napiszesz książkę z tego przejścia. Ja żeby napisać książkę, muszę mieć dobre notatki, a potem biurę po takiej wędrówce moje notatki w takim małym notesiku i widzę, że tam są same takie techniczne notatki. To było źle, to było niedopasowane, więcej tego, mniej tamtego i tak dalej. Takie szalenie. dosłownie kilka stron, takich bardzo technicznych szczegółów, co poprawić na następny raz. Czasami to są jakieś kompletne. Czasami to są jakieś kompletne drobiazgi. Więc takich zaskoczeń było trochę. Warunki zawsze są zaskoczeniem, bo jakby wiesz, że będą kiepskie, że będzie albo zimno, albo ciepło, odwilż mróz, lód i tak dalej, tylko nie wiesz dokładnie, w którym miejscu to się stanie. Możesz podejrzewać, że na przykład idziesz na babiej, no to będzie srogo, no i rzeczywiście było ciężko trochę, ale te warunki zawsze są trochę zaskoczeniem. Zawsze trochę zaskoczeniem jest, to była moja najdłuższa wędrówka, więc zaskoczeniem było to, jak organizm zaczął zachowywać się pod koniec. To takie osłabienie trochę było dla mnie takim trochę niepokojącym sygnałem, że gdzieś tam powinienem był poprawić kwestię zaopatrzenia w jedzenie. Takim zaskoczeniem i też błędem, który popełniłem, była, teoretycznie zwracałem na to bardzo uwagę, ochrona dłoni przed mrozem. Okazało się, że takie zimno w połączeniu z wilgocią i długą ekspozycją, i w moim przypadku regularnie wyciąganie dłoni z rękawic, żeby zrobić zdjęcia, skutkowało tym, że krążenie do teraz nie wraca. Nie mam odmrożeń jako takich, tylko krążenie nadal w palcach nie jest tak dobre, jak było przed wyjściem. I to były takie, to były takie rzeczy, które zauważyłem. I oczywiście zawsze pewne rzeczy można doskonalić. Trochę zmieniłbym ustawienia moich biwaków. Podkład pod matę powinien być wodoodporny, a nie do końca był, i tak dalej. To są takie techniczne szczegóły, natomiast generalnie jestem zadowolony z tego, co miałem i z tego, jak to ułożyłem, bo wygląda na to, że przynajmniej w warunkach polskich gór jestem w stanie w zasadzie na dowolnie długi czas wyjść zimą, i ta wędrówka będzie taka, powiedzmy, że zrównoważona, w tym sensie, że nie doprowadzę się do wyniszczenia już po kilku dniach. Jak miałbyś radę dla osób, które Chciałyby taką aktywność zacząć robić, czyli powiedzmy takie chodzenie z biwakami w, w naszych górach, spanie w terenie. Tylko chodzi mi nie o takie rady, znaczy o takie przygotowanie się nie pod względem kondycyjnym, tylko bardziej właśnie sprzętowym i patentowym. Jak do tego dojść, żeby, żeby to na niej bolało? W zasadzie na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że Staram się, też nie tylko ja, bo umówmy się, nie tylko ja robię podobne, podobne rzeczy, staram się opisywać technicznie trochę, jak wyglądają moje patenty. Nie wiem, czy w filmach na YouTubie, czy w artykułach na, na stronie, więc to, co poleciłem każdemu, ja wiem, że to brzmi trochę jak autoreklama, ale poczytać trochę na ten temat, zacząć od takiego fundamentu wiedzy teoretycznej. Jeżeli ktoś jest kompletnie zielony, jeżeli chodzi o zimowe obiwaki, to może fajnie byłoby jakby wszedł na ten artykuł, albo posłuchał tego podcastu, który nagrałeś kiedyś z Wojtkiem Kłapcią i w ogóle zorientował się, co oznaczają te, te cyferki na śpiworze. A tak temperatura limit, czy komfort, czy ekstremum, wiesz, rozpoznać takie podstawowe, teoretyczne jeszcze rzeczy. Teoria to jedno, natomiast druga, druga rzecz to praktyka i tutaj niestety nie da się tego przeskoczyć. To jest podejrzewam trochę tak jak z na rowerze, czy na nartach, czy... Czymkolwiek, musisz zacząć od podstaw i po prostu to wytrenować. Tak jak musisz wytrenować sobie mięśnie, tak samo musisz wytrenować tą umiejętność przetrwania zimą i pewne patenty odkryć na sobie i dla siebie. Może one będą unikalne, może to będzie coś zupełnie nowego. Natomiast ja zawsze radzę przy każdej w zasadzie aktywności górskiej zacznij od małych rzeczy, czyli w tym przypadku biwak zimowy, ale blisko domu, albo może blisko jakiegoś schroniska, tak żeby w razie potrzeby móc się ewakuować. Przeżyłeś tą jedną noc, no to pewnie jesteś w stanie przeżyć weekend pod namiotem zimą w dobrym śpiworze. A czy jesteś w stanie gotować w takich warunkach? Jeżeli jesteś samowystarczalny przez cały weekend, to super, to już jest bardzo dobra podstawa, to spróbuj podobnego, podobnego wyjścia, ale na przykład na 5 dni na tydzień. I w momencie, kiedy jesteś w stanie przetrwać w górach cały tydzień o własnych siłach, bez pomocy z zewnątrz, to już jest super. Bo jeżeli, to jest trochę tak jak latem, jeżeli jesteś w stanie przejść w ciągu tygodnia tych 100-150 kilometrów, no to pewnie przy odpowiednim rozłożeniu sił przejdziesz i 500, czyli najdłuższy szlak polskich gór. I w zasadzie to samo dotyczy zimy. Jeżeli jesteś w stanie przetrwać kilka dni zimą, no to w sumie czemu nie kilkanaście? Od czasu do czasu zejść do schroniska, zregeneruj się, wróć do cywilizacji. Ale jesteś w stanie zrobić coś takiego. Powolne zdobywanie doświadczeń i powolne hmm, Tworzenie też nawet swoich własnych patentów, albo podpatrywanie ich u, u innych. Więc z jednej strony ta teoria, fajnie ją mieć, fajnie jest słuchać bardziej doświadczonych, tak jak ja słucham na przykład e, znanych polarników, a, przygotowując się do jakichś zimowych wypraw. A z drugiej strony, no jednak powolne wypracowywanie, bo tej praktyki niestety nie da się, nie da się niczym zastąpić. Tematem na zupełnie inny podcast jest jeszcze, skąd znaleźć czas. Na takie szlaki długotystansowe. no Ale to jest temat zupełnie. Ja miałem się z Tobą spotkać przecież wiem, przez ten czas tak. i, i się nie udało. No, co prawda, coś za coś, bo przepraszam, ale wybrałem na przykład dwa razy wizytę w Alpach zamiast Ciebie, ale był wy, wy wybór. Ktoś inny od nas Cię odwiedził Dokładnie. z mikrofonami i kamerami. Ile ważył Twój plecak? Z całym wyposażeniem, no to oczywiście się zmienia, bo na początku każdego etapu waży dużo. Tam dochodzi te, powiedzmy, pół kilograma kartusza i ze 4-5 kilo jedzenia. Więc taki maks, takie maksimum to było chyba 15 kilo. Natomiast w momencie, gdybym wyrzucił tą, tą zmienność, zmienną zawartość, to było 8 kg czystego sprzętu łącznie z plecakiem i około. 2 kg sprzętu fotowideo, czyli aparat z dużym obiektywem, dosyć, zestaw baterii, jakieś ładowarki, dodatkowa kamerka sportowa, statyw. Przez dużą część tej trasy miałem pełnowymiarowy statyw, więc tak od 10 do 15 kg. Taka przeciętna to pewnie to około 12. I to było całkiem niezłe. Chętnie bym zmniejszył ten ciężar, oczywiście, i myślę, że mógłbym go jeszcze zmniejszyć. Gdybym poszedł na kompromis na przykład w kwestii tej elektroniki i fotografii. Natomiast yy, chyba nie chciałem tego robić. Natomiast było to już takie akceptowalne. To była ta, ta, ta całkiem niezła waga. Jak się nawigowałeś? Yy, na trzy sposoby. I to jest, to jest ciekawe pytanie, bo wydawałoby się, że w polskich brach nawigacja powinna być tak, banalna. No, w końcu idziemy po oznakowanych szlakach. Ja, w zasadzie cała moja trasa z wyjątkiem tego przerwnika między sudetami a karpatami była po szlakach. Natomiast okazało się, że no nie jest to takie łatwe. Nawet e, główny szlak sudecki, który w końcu jest no, jednym z naszych najdłuższych, więc w sumie główna arteria sudetów powinien być świetnie oznakowane, opisana i tak dalej, wcale nie jest. Są miejsca na GSS, które są kiepsko oznakowane, gdzie na przykład jesteś na rozstaju dróg i nie wiesz, w którą stronę iść. Zima jeszcze pogarsza sprawę, bo jest ciemno i czasami e, oznakowania są zaklejone śniegiem, bo śnieg zakleił jedną stronę wszystkich drzew, nie? a ty akurat idziesz od tej strony. Albo na przykład, kiedy jest duży opad i te wszystkie gałęzie tych choinek są, yy, są w dół skierowane yy, i to naprawdę tak, nie wiesz, jest tak. Ta tak, tak, tak Też tak. miałem takie sytuacje, że, że nie było tak. widać, gdzie tak. I co ciekawe, na tym odcinku, o którym wspomniałem pod koniec, Beskid Niski, ten niebieski szlak graniczny był... Tak zawalony śniegiem, że rzeczywiście młode drzewa, znaczy ja, ja jestem pół metra wyżej niż zwykle, bo jest tyle śniegu, a te gałęzie są metr niżej niż zazwyczaj, co powoduje, że mam przed sobą po prostu ogromną kurtynę bieli. I tak, rzeczywiście były takie miejsca, gdzie ja nie wiem gdzie iść. No teoretycznie to koryto jest takie wydrążone, i chyba tu idzie szlak, ale nic na to nie wskazuje. A, a, a próby kosztują dużo. No wtedy brałem kijki trekkingowe i dosłownie jak maczetą strącałem ten śnieg. On był czasami zlodowaciały, więc się nie dało, więc przebijasz się przez to albo omijasz to szerokim łukiem, gdzie poza ścieżką jest jeszcze więcej tego puchu itd. No, wracając do swojego pytania, nawigowałem na trzy sposoby, najczęściej papierowa mapa i kompas, hmm, czy po prostu papierowa mapa, czasami bez kompasu, bo yy, kiedy brakowało mi to oznaczeń, czy wahałem się, to czasami wystarczył rzut oka na mapę, hmm, widziałem mniej więcej jak biegnie szlak dalej, widziałem jak się go trzymać. Jeżeli miałem wątpliwości i albo jeżeli na przykład chciałem dobrze zaplanować cały dzień czy jakiś fragment dnia, albo zobaczyć jakieś alternatywy czy czegoś, czy, czy nie powinienem skrócić czy coś, takie planowanie, powiedział, robiłem na bazie aplikacji. No i tutaj mapa turystyczna, która świetnie nawiguje po szlakach. Co prawda ona nie, nie umożliwia planowania wędrówki pozaszlakowej, ale ponieważ szedłem szlakami, to w zasadzie była wystarczająca. No i w takich dosyć skrajnych sytuacjach to przydało się też kilka razy, kiedy było już kompletnie ciemno, a dodatkowo była zamieć śnieżna, i rzeczywiście widziałem tylko taką, bia takie białe fale przelatujące przed oczami, gdzie w zasadzie szukanie szlaku byłoby niewykonalne. Przeprosiłem się z GPS-em i szedłem na zegarku. A to znaczy w pamięci tego małego urządzenia miałem całe te 1100 km podzielone na fragmenty. I w danym momencie, w danym tygodniu, na przykład, szedłem tym konkretnym klikiem, fragmentem. W takiej skrajnej sytuacji, gdzie rzeczywiście chciałem zejść w dolinę do schronu, a miałem przed sobą tylko białą zamieć, szedłem tak bardzo prostacko i trochę się tego wstydząc, bo tego nie lubię robić, ale jednak po prostu za wskazaniami tej strzałki na, na ekranie. I to, ale, ale mimo wszystko to przydało się parę razy. Latem w zasadzie nigdy tego nie używam, chyba że na, na treningach, gdzie idę na szybkość, czy po prostu biegnę jakąś konkretną trasą przez góry. Teraz zimą zobaczyłem, no, że przydało się to kilka razy. Przeżyłbym bez tego, ale byłoby po prostu mniej wygodniej i dużo wolniej. Ja nie wstydzę się używać takiego urządzenia. W no ja jestem z tej starej szkoły i też pamiętam, jak właśnie w Beskidzie niskim czy Bieszczadach na kursie przewodnickim a no jednak papierowa mapa i kompas załatwiały wszystko. I do dzisiaj jestem zdania, że rzeczywiście w polskich warunkach prawie zawsze one wystarczą. Natomiast w sytuacji, kiedy no jednak nie chciałem biwakować gdzieś tam na grani, czy nie chciałem spędzać więcej czasu na tej zawiei, niż to było potrzebne, to jednak no, ta satelita. Do znudzenia, to już, już, tu, bo już to mówiłem na naszych podcastach, że zdarzało mi się przy sobie widoczności w miejscach, które bardzo dobrze znałem i w których nie podejrzewałem, że nie mogę się zgubić, że wyciągałem taką jedną nawigację zewnętrzną i właśnie już irytowałem mnie. Niebieski. Już tak, nie tak. zimą zauważy. to co mówiłeś o ściąganiu rękawiczek. No, jak jeżeli, jeżeli masz wiesz, minus kilkanaście stopni i jakiś powiew wiatru, nawet on nie musi być mocny, ściągnięcie rękawiczek, po to, żeby obsłużyć telefon, czy nawet cienkich rękawiczek, które, którym da się obsługiwać telefon, no nie jest. Jest, nie jest możliwe, albo przynajmniej później pół godziny cierpisz, tak. y, próbując przywrócić sobie krążenia. No to miałem, miałem taką samą sytuację. Ten niebieski szlak graniczny robiłem, myślę, że już szósty raz chyba. Z czego zimą też już go przechodziłem przynajmniej raz czy dwa. Okazało się, że w ciemności, idąc w drugą stronę niż szedłem zazwyczaj, bo na wschód, nagle zdarza mi się zejść gdzieś na słowacką czy na polską stronę zupełnie tego nie kontrolując i nagle dopiero po stu metrach widzę, że coś mi się tu nie zgadza. No i w tym momencie rzeczywiście przeprosiłem się z nawigacją satelitarną, no i grzecznie przez dwa, trzy wieczory za tą strzałkę. Z tego co wiem, to nie tylko z nawigacją zamierzasz się, się przeprosić, ale taki ostatni temat, z czym zamierzasz się przeprosić. Yy, używałeś rakiet śnieżnych. Tak. To jest taki sprzęt, który w ostatnich latach troszeczkę jest mniej popularny. Może w tym roku, przy tej śnieżnej zimie, może troszeczkę powrócić do łask. Natomiast noskitury zdobywają coraz większą popularność. Ty sam, z tego co rozmawialiśmy przed podcastem, przed podcastem, łamiesz się i zamierzasz już korzystać może w przyszłości z nart. Ile widziałeś osób na, 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 na rakietach, a ile na skiturach podczas tego, tego przejścia? Trudno porównać proporcje, ale jakby ilość osób na skiturach była znacząco jakby większa niż zwykle. Do osób na rakietach w pewien sposób się przyzwyczaiłem, w tym sensie, że regularnie widywałem je w poprzednich sezonach. Natomiast w tej chwili narciarzy było dużo więcej. I nie mówię tylko o narciarzach skiturowych. Mam wrażenie, że to był jakiś obłędny sezon na narty biegowe, a może po prostu trafiłem na takie miejsca, które były odpowiednio przygotowane. Bo takie miejsca też zwłaszcza w Sudetach trafiałem. Natomiast pomijając to, kogo widziałem więcej, na pewno jakby narciarzy górskich było dużo więcej niż, niż zazwyczaj. To nawet nie chodzi o to, że, że, że jakby po latach się przekonałem czy coś, ta wędrówka pokazała mi. Że pewnego, że, że narty byłyby tutaj być może lepszym rozwiązaniem. Znaczy, ja preferuję choć zachodzenie w rakietach i one mają swoje miejsce, zwłaszcza w polskich warunkach, gdzie na przykład idziesz gęstym lasem. No, jakby rakiety zostały wymyślone w, jakby przez Indian Północnoamerykańskich w dużej mierze, właśnie dlatego, że mm, oni żyli w środowisku gęstego lasu, gdzie trudno iść na nartach. Z drugiej strony narty są domeną na przykład Skandynawii. Więc to pokazuje, że obydwa te patenty mają swoje miejsce. I też narty bardzo by mi zawadzały w niektórych punktach tej gęstwiny, przez którą czasami się przebijałem. Ale z drugiej strony narty mają, mimo wszystko, sporo większą powierzchnię od rakiet i były takie miejsca, gdzie rakiety po prostu już nie wyrabiały, gdzie ilość tego puchu była na tyle duża, że szerokie tury, albo, wiem, takie bardzo szerokie narty backcountry, czyli śladówki, jak to się czasami nazywa. Byłyby lepszym rozwiązaniem. I z drugiej strony pewnie przeklinałbym wtedy, że one plączą mi się między krzewami, drzewami, no ale z drugiej strony miałyby większą, większą wyporność. I przyłapałem się na tym, że kilka razy gdzieś tam właśnie w takim głębokim puchu błogosławiłem moment, kiedy na głównym grzbiecie Karpat znalazłem ślady narciarza. To byli najczęściej Słowacy przychodzący od, tej, od, od południowej strony. Gdzie albo to był narciarz na skiturach, albo czasami na takich bardzo szerokich nartach backcountry. No i wystarczył taki ślad, żeby troszeczkę łatwiej mi się szło. Natomiast wtedy zobaczyłem, jak gigantyczną przewagę w tych warunkach miałyby narty. Ja oczywiście mam takie narty i chodziłem w nich i przeszedłem w nich Islandię, ale tam warunki były trochę, trochę inne. A spodziewałem się, że polskie góry jednak lepsze będą w połączeniu z rakietami. Więc nie zawsze, nie do końca. Były takie momenty gęstwiny, że rzeczywiście te rakiety miały swoje miejsce i sprawdzały się super, bo dwumetrowe deski na przykład byłyby przekleństwem w tej gęstwinie. Ale na wiesz, na przykład, wysokim grzbiecie bieszczadów, myślę, że tempo mógłbym mieć 2-3 razy szybsze. A tu nawet nie chodzi o tempo, chodzi po prostu o zwykły wysiłek, który w to wkładasz. Te, te siły, mógłbym wkładać dwa razy mniej sił w tę wędrówkę. Gdybym miał skitury. To było to właśnie to, to wymarzone miejsce dla narciarza. I to, było też, to był też moment, w którym pomyślałem sobie, że tak, że trzeba będzie tego trochę mocniej spróbować niż dotychczas. No i tą kęstwinę da się obejść dużo łatwiej, w na nartach, niż w inny sposób. No, okej. Okay. Nie, myślę, że muszę spróbować, żeby się przekonać. Tak. Łukasz już na Messengerze pisał mi, jak szedł, kto produkuje, który producent ma, ma, produkuje takie duże numery butów na skitury. No więc tak, buty skitury numer 32 czy 50 w przeliczeniu na ten. zdobycie butów 50 takich klasycznych trekkingowych nie było aż takim problemem, chociaż wymagało chwili czasu. Narciarskich, no jeszcze tego nie opatentowałem. Jeżeli znajdę, biorę w ciemno. Więc gdyby ktoś z Państwa wiedział, chętnie przygarnę taką informację. No ja Cię od razu powiedziałem, tylko dlatego, że mam kolegę, który był w kadrze narodowej Austrii siatkarzy i, i, i dla niego rozwiązywaliśmy już ten problem, jakie buty zakupić. E, masz w głowie jakiś kolejny cel? Oczywiście, zawsze. Zradzisz czy to jakaś tajemnica? Myślę że, myślę, że mogę. Po raz pierwszy od bardzo dawna w tym roku planuję wycieczki. Jeszcze nie do końca mówię z kim. Nie wiem, czy wszyscy będą sobie tego życzyli. Natomiast po pierwsze, już za miesiąc ląduję za Kołem Podbiegunowym w Szwecji, gdzie mam nadzieję spędzić tak ze 2-2,5 tygodnia. I w takim dwójkowym zespole, dość na spokojnie, przewędrujemy kawałek szlaku Kungsleden, wchodząc przy okazji na najwyższy szczyt Szwecji. To nie jest żaden wyczyn. Szlak jest znany, ma świetne mapy, przewodniki, ale będę traktować to trochę jako takie poletko doświadczalne wzbogacenie swoich umiejętności. Nazwałbym to takich polarnych, bo jednak idziemy w mocno północnych terenach. Natomiast wakacje, cóż, no, tej zimy usłyszałem, że Kirgistan otworzył się dla turystów po długim okresie pandemii zamknięcia. Więc mam wielką, wielką nadzieję, że pierwsze 7000 metrów i znowu niesamotnie, ale w 4-5 osobowym zespole, mam nadzieję, że puści w tym roku. Jeżeli tak, to będzie to naprawdę świetne doświadczenie. Planujemy lipiec, sierpień, właśnie w Wysokich Górach Azji Centralnej. Jeżeli te dwie przygody wypalą. Będę naprawdę szczęśliwy po takim dziwnym 2020 roku. stan się otworzył, bo ja już widzę na, na fejsie ludzi, u których tam kiedy, kiedyś byliśmy w górach, że, 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 że już robią coś z tak, z tak zwanymi Westmanami. To jest moja nadzieja. Mam nadzieję w ogóle, ten, że, że, że ten rok będzie normalniejszy, czy będzie to ciężko nam wyrokować. Eee, dziękujemy Ci za wizytę eee, w naszym podcaście. Życzymy oczywiście spełnienia tych planów i Państwu również, żeby udało się w tym roku coś, coś nam podziałać. I zapraszam na kolejne podcasty. Dzięki wielkie. Dzięki.